Siemaneczko, ziomeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie w nowej serii na moim kanale, w której przedstawię wam sposób na zarobek na kosę do CSGO w 2019 roku. W tej serii będę przedstawiał wam różne strony, na których po użyciu kodu promocyjnego dostaniecie darmowe fundusze, które z czasem będziecie mogli wypłacić i małymi kroczkami nazbierać na być może swoją pierwszą kosę w CSGO. Linki do stron oczywiście umieszczę w opisie. Dodam również, że ja z owej metody korzystałem przez długi czas i jak możecie zobaczyć po zrzutach ekranu na moim profilu na Steam, była to dość opłacalna metoda. To tyle tytułem wstępu, a ja teraz zapraszam do oglądania. Wchodząc w zakładkę kod promocyjny na stronie GeForce Skins i używając kodu CROXY, otrzymujecie darmowe 40 centów na otworzenie swojej pierwszej skrzynki za darmo. Na stronie można otwierać skrzynki ze skinami z CSGO, jak i Vigo. Klikając w zielony plusik na stronie CSGO Skins, a następnie w zakładce promokod po wpisaniu kodu CROXY, otrzymujecie darmowe 45 centów na otworzenie swojej pierwszej skrzynki. Możecie również zaryzykować i otworzyć jakąś skrzynkę stworzoną przez użytkownika, której szansa na trafienie kosy jest minimalna, ale może to akurat do ciebie szczęście się uśmiechnie. Osobiście dzięki tej metodzie udało mi się trafić parę razy całkiem spoko kosy. Dodam jeszcze, że fajnie by było, jakby po tym odcinku udało nam się wbić na kodzie 300 osób. Byłbym wam naprawdę za to mega wdzięczny. Na stronie znajduje się również skrzynka z dziennym bonusem, którą możecie otwierać codziennie przez tydzień, jeżeli przed tym wpłaciliście na stronę minimum 2 dolary. Czynność możecie oczywiście powtarzać. No i co, ostatnią stroną w dzisiejszym odcinku jest Hellcase, na której po kliknięciu w plusik i wpisaniu kodu CROXY dostajecie 30 centów na otworzenie darmowej skrzynki. Na stronie znajdują się również konkursy, w których oczywiście możecie brać udział, was to nic nie kosztuje, a może szczęście uśmiechnie się akurat do was. No i co, to by było na tyle, dajcie znać co sądzicie o takiej nowej serii na moim kanale, możecie również podsyłać inne legitne stronki w komentarzach, a ja umieszczę je w kolejnym odcinku. No i co, ja się z wami żegnam, do następnych odcinków, trzymajcie się i piona!